może tutaj na ścianie gliniane staj. Akcja. Akcja. Lecimy. Tak. Proszę Państwa, jestem święty Mikołaj. Nie zawsze mi się udaje być świętym. No ale cóż. Nie każdy placek jest biały. Okej, okay, następna posta. Mirek, stań tutaj na ścianie. Przedstaw się. Jak się nazywa? Jestem Mirosław Pawłowski, pracuję tutaj jako stażysta, budynkarz. A powiedz, jak ci się ta praca podoba? Czy lubisz, czy chciałeś w tej branży pracować? No i ja lubię taką pracę. Aha, czyli ci się podoba, tak? Tak, podoba. A jaki masz cel? Na co, do czego dążysz? No, do różnych rzeczy dążę. Dobrze, dzięki Kadrze, a teraz dobrze już. Ja się nazywam Ernest Chorąży i ja to mogę powiedzieć. Po prostu jestem stażystą i lubię pracę. Tynkowanie ścian. A czym tynkujesz? Glino, piaski. Super. A jaka proporcja jest twoja ulubiona gliny do piasku? 6 proporcji piasku i super. A jaki masz cel? Słucham? Na co zarabiasz pieniądze? Powiedz nam. Na syntezator klawiszowy na pasku i kolę. RK100S. Ekstra. Chciałbyś coś dodać? Który kosztuje 3800. Wow, nieźle. Chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Co? Chcesz coś jeszcze od siebie dodać? Oj. Po prostu lubię tę pracę, ale po stażu chcę sprzęt. Dzięki. Okej, dobra. Hello, ja mam na imię Izabela, z 20 pracuję jako stażystka. Stażystka. Tak. Tympuję ściany. Roboczą przez rękawiczki, jak widzicie tutaj, mam rękawiczki i tynkuję rękami obszczane gliną, 6 porcji piasku i 3 porcji gliny. Jaki masz cel? Cel? Co byś chciała później z zarobionymi pieniążkami zrobić? Może laptopa, albo na przykład ubrania. Nie wiem, na co przeznaczę, ale może na laptopa, albo może komórkę kupię, porządną. Super, fajnie. I trochę na jedzonka. Na parówki. Tak, moje ulubione parówki. Super. Coś jeszcze chcesz dodać? I miło się pracuje z tą osobą, panią Moniką. Jest fajnie, jest sympatycznie. Dziękujemy. Witaj. Przedstaw się. Witam. Nazywam się Michał Barciński. Jestem stażystą. Pracuję w firmie architektura ziemi u pani Moniki. Witam pracę. Chcę muszę tą pracę wykonać dużo, ale zarabiam się na laptopa. Trochę tak niechętnie, ale jak się dobrze do celu właśnie z punktem, to trzeba coś robić. Gdybym nie pracował, to bym sobie nie uzbierał nowego laptopa. Chciałbym spełnić swoje marzenie, ponieważ zarobionych pieniądzów kupię sobie laptopa. Może trochę ubrań nowych, ostatnio kupiłem buty i kurtki i koszulę. Miło się pracuje z tymi osobami, bardzo lubię Mikołaja, panią Budnikę, ja lubię. Większość efektów naszej pracy wspólnej będziecie mogli zobaczyć już niedługo. Jak widzicie, już prawie zbliżamy się pod sufitem, to cała nasza ta. My zrobiliśmy tą całą robotę. A czego się nauczyłeś w pracy?
tak się rozrabia proporcje gminy. Piasku. Na piasku i gminy, do 6 porcji chyba piasku, do 3 porcji gminy. A jakie narzędzia używasz przy pracy? Pielnie, szpachle, mackę i ręce na ręce, czasami. Super. Ale czasami to mi nie wychodzi, bo mam zasób. Śpiące serce tam jest. Pozdrawiam wszystkich, którzy na tym, którzy wykonują tą budowę, tym się zajmują. Dziękujemy. I pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Super. Dziękujemy i czekamy na film. Tak, wkrótce będziecie mogli zobaczyć nasze efekty pracy na Facebooku. Super. Pa. I zrobię wam osobę. Pozdrawiam Igor Barciski. No. Witam, nazywam się Monika Siarkowska, jestem architektem i kieruję tutaj grupą stażystów, którzy pierwszy raz mają do czynienia z budownictwem naturalnym, z gliny i słomy. Uczymy się, jak robić tynki gliniane, jak pracować narzędziami i później to wszystko nasze po prostu działania przenosić na ścianę, a później na ścianie obserwujemy, jakie cuda udało nam się zrobić. Chciałabym też powiedzieć, że tynk gliniany ma niesamowite właściwości. Jest niepalny, jonizuje powietrze i poprawia mikroklimat, stwarza niepowtarzalną atmosferę dobrą dla człowieka. I co fajne, nakładamy go na ścianę też w bardzo wesołej, miłej atmosferze, więc sądzę, że to, co razem stworzymy, będzie przynosiło niesamowite efekty. Kto przyjdzie do tego biura, będzie szczęśliwy i wesoły, widząc efekty naszej pracy. Pozdrawiam serdecznie, Monika. Waszą człowieka, to lepiej ugość gliny. Tak? Ale zabrakło słomy, więc człowiek nie trzymał się kupy. Więc, żeby wszystko trzymało się kupy, bo my dodajemy słomy. Dobra, to wy wchodzicie i wracaj zaraz, będzie to zniknąć. Tam światło, żeby tak nie mógł. Już. Dzisiaj będziemy nakładać kolejną warstwę tynku glinianego. To już będzie glina wraz z rozproszonym zbrojeniem w postaci takich luźnych wiązek słomy. Robimy to ze względu na to, że tutaj nakładamy tynk na ścianę zewnętrzną, która jest dosyć słabo zaizolowana. Zrobiliśmy już jedną izolację z mat słomianych, które jednocześnie pełnią tu rolę struktury pod tynk i też formę izolacji. Tutaj mamy widoczny właśnie ten element mat słomianych. Nanieśliśmy tutaj też takie części zakryte z tego względu, że w tych miejscach będą okienka prawdy, które będą pokazywały etapy naszej pracy. Jedna warstwa po drugiej warstwie. I dzięki temu będzie przy okazji zrobiony taki obraz, który zdradza, co kryje ściana. A może to jest w akcja. Lecimy. Człowieka, to jest ugość gliny, a zabrakło słomy, więc człowiek nie trzymał się kupy.